Słuchając dzisiejszej Ewangelii, spotykamy Jezusa, dobrego wychowawcę i mądrego pedagoga. Jezus wiedział, że uczniom niełatwo będzie odkryć, kim On jest, ale jeszcze trudniej będzie wejść w pełni na Jego drogę. Dlatego wobec swoich uczniów jest bardzo cierpliwy i pozwala im dojrzewać i daje im czas, żeby mogli wzrastać. Spotykamy dzisiaj Jezusa i Jego uczniów w momencie, gdy już idą za Jezusem od dłuższego czasu, już odkryli, że to On jest Mesjaszem. Piotr w imieniu wszystkich wyznał jednoznacznie wiarę. I teraz Jezus powoli uczy apostołów, co to znaczy być Jego uczniem, jak Go naśladować. Jezus chce, żeby uczniowie Jego nie tylko zewnętrznie byli blisko Niego, nie tylko umieli się dobrze zdeklarować i innym powiedzieć, kim On jest, ale Jezus chce, żeby Jego uczniowie nabrali Jego sposobu patrzenia na świat, przeżywania na świata, przeżywania i świata, i siebie, i tego wszystkiego, co się wokół dzieje. Moglibyśmy powiedzieć, że Jezusowi bardzo zależy, żeby uczniowie nabrali Jego mentalności, żeby ich kroczenie było jak najpełniejsze. Jezus chce, żeby uczniowie nie tylko za Nim szli krok za krokiem, tak fizycznie, będąc blisko, ale żeby także ich serce, ich głowa, ich myślenie stawało się takie jak Jego. A to jest proces, a to jest droga, bo łatwo się zdeklarować, ale zmienić swoje myślenie to już nie jest tak prosto. I to wymaga i długiego wysiłku, i czasu, i cierpliwości ze strony wychowawcy. Jezus mówi apostołom, że jest Mesjaszem i uczciwie mówi im, że będzie cierpiał, że musi oddać życie, bo po to przyszedł na świat. A uczniowie pytają, kto będzie blisko Niego w Jego królestwie. Jakby niewiele zrozumieli. Jezus wtedy, rozumiejąc ich, ale chcąc ich zaprosić do głębszego przeżywania relacji ze sobą, mówi te mocne słowa o podjęciu kielicha i mówi o postawie służby. Mówi o tym, że On sam nie przyszedł, żeby inni Mu służyli, ale że przyszedł, aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. I to jest droga Jego uczniów. Wielkość ucznia Jezusa to wielkość Jego służby. To nie wielkość władzy, którą ma, panowania nad innymi, tylko służenia, tylko pokornego bycia dla innych, gotowości do ofiary za innych. To jest droga, na którą zaprasza Jezus swoich uczniów. Ta droga wymaga dojrzewania, wymaga cierpliwej pracy, rozwoju. Siostry i bracia, to, co jest piękne w Ewangeliach, wśród wielu różnych doświadczeń, to jest to, że Pan Jezus pozwalał uczniom dojrzewać. Nie wymagał od nich już,
żeby się stali tacy. Pokornie towarzyszył im, cierpliwie, widząc, jak się zmagają, jak potrzebują czasu. Wszyscy dojrzewamy. My, uczniowie Jezusa, 20 wieków potem, też potrzebujemy czasu na dojrzewanie. Też potrzebujemy przestrzeni drogi, zmagania, dochodzenia. Ta droga dojrzewania to jest droga każdego z nas. Droga osobistego dojrzewania. Ale dojrzewać potrzebuje także wspólnota uczniów. Potrzebuje także Kościół. Rozpoczynamy synod. To jest bardzo ważny czas w naszym dojrzewaniu, aby bardziej, pełniej, mocniej żyć z Jezusem, żyć dla Niego, żyć Jego Ewangelią. Papież zaprasza wspólnotę Kościoła, aby podjęła trud drogi, aby pokornie się przyznała, że jeszcze może być piękniej, że jeszcze nie jest pełnia w naszym życiu, że jeszcze potrzebujemy dojrzewania. I chciałbym, żebyśmy u początku tej drogi synodalnej właśnie z taką pokorą spojrzeli na siebie. Przeszliśmy już w wymiarze osobistym jakąś drogę rozwoju naszej wiary. Przecież nie rozpoczynamy jej. Przeszliśmy jako Kościół, jako różnego rodzaju wspólnoty, drogę wiary. Przeszliśmy już jako nasza diecezja pewną drogę wiary. Już 29 lat przecież idziemy razem w naszej diecezji. Ale chcemy iść dalej. Chcemy iść mocniej, piękniej, bardziej. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj modlili się o takiego ducha odwagi, żeby iść dalej. Chciałbym zaprosić, żebyśmy modlili się każdy z osobna i razem jako wspólnota Kościoła naszej diecezji o pragnienie dalszego rozwoju, o pragnienie, żeby mocniej, bardziej żyć dla Jezusa, żyć Jego Ewangelią, żebyśmy się gdzieś nie zatrzymali i nie powiedzieli, że już wszystko, co najlepsze się stało, że już nic nie może być lepszego. Stało się wiele rzeczy dobrych, pięknych, ale Pan zawsze jest większy. I chciałbym, żebyśmy szli dalej. I ten synod jest po to, żeby nas pobudzić. Obudzić może też. Obudzić nasze pragnienia, aby iść mocniej, dalej, pełniej, bardziej dla Jezusa, z Nim, w Jego Kościele. Aby w tym Kościele być, aby podjąć odpowiedzialność. To zaproszenie, żeby pójść dalej, żeby dojrzewać, żeby żyć pełniej, jest ważnym zaproszeniem dla nas wszystkich. I chciałbym, żebyśmy to zaproszenie podjęli. I chciałbym dzisiaj wam podpowiedzieć 5 myśli z tym związanych. Pierwsza myśl, że idziemy razem. Każdy z nas został ochrzczony. Życie każdego z nas w jakiś szczególny sposób zostało złączone z dziełem Jezusa, z Jego osobą. Przez chrzest zostaliśmy włączeni w misterium Paschy. Otrzymaliśmy godność Bożych dzieci. Otrzymaliśmy nowe życie, jak napisał święty Paweł.
otrzymaliśmy coś wielkiego od Boga. I Pan zapraszał nas, żeby, zaprosił każdego z nas, żebyśmy tym żyli. Ale to nasze włączenie w Jezusa, ta nasza godność dzieje się w Kościele. Życie z Chrystusem dzieje się we wspólnocie Jego uczniów. Z Jezusem idziemy razem. I chciałbym, żeby to mocno dzisiaj wybrzmiało. Nikt z nas w swojej wierze nie jest sam. Idziemy w Kościele razem. Idziemy we wspólnocie, którą razem tworzymy, którą prowadzi Boży Duch. Idziemy we wspólnocie, w której każdy ma swoje miejsce i każdy jest ważny. Każdy ochrzczony we wspólnocie Kościoła otrzymał nie tylko godność, ale także misję. Biskup ma w Kościele swoje zadanie. Prezbiter, kapłan ma swoje zadanie. Diakon ma swoje. Siostra zakonna ma swoje zadanie. Osoba świecka, ojciec, matka, osoba żyjąca samotnie ma swoje zadanie. Każdy z nas ma w Kościele ważne miejsce. I z tym miejscem związana jest misja. I chciałbym zaprosić, żebyśmy ten czas synodu przeżyli w odkryciu swojej misji. Bardzo chciałbym, żeby ten czas pomógł każdemu odkryć, że jest ważny w Kościele, że w tym Kościele ma swoją misję, i żeby pomógł tą misję podjąć. Odkrycie, to jest ważne, siostry i bracia. W Kościele każdy jest każdy. Jest uczestnikiem, aktywnym uczestnikiem życia, a nie odbiorcą czy obserwatorem. A nie daj Boże, jakby był tylko recenzentem. Razem tworzymy tę społeczność. Każdy w swoim miejscu. Każdy ma swoje zadanie. Proszę, podejmijmy to zadanie razem. Bardzo chciałbym, żeby każdy czuł się współodpowiedzialny za tę wspólnotę. Że chciałbym z wami się modlić, żebyśmy w naszym Kościół chcieli pokochać i chcieli podjąć odpowiedzialność za niego. Jesteśmy, i to jest wielki dar dla każdego z nas, że jesteśmy w Kościele, ale to jest też jakieś zadanie, misja. I chciałbym, żeby każdy tą misję chciał odkryć i podjął odpowiedzialność, żeby nie stać z boku, ale czuć się zaproszonym do aktywności, do odpowiedzialności. Chciejmy razem, otwierając się na działanie Bożego Ducha, bo nie tylko na mocy naszych sił, ale nade wszystko otwierając się na Jego działanie, pytać: Panie, jak mogę być w tej wspólnocie? Można by przywołać w tym miejscu takie sławne zdanie, które ktoś inny wypowiedział, ale chciałem przytoczyć. Nie pytaj, co Kościół może dać Tobie. Spytaj, co Ty możesz dać Kościołowi. Co możemy wnieść do tej wspólnoty. Bardzo chciałbym, żeby każdemu z nas mocno zależało na Kościele,
który razem tworzymy w naszej diecezji. Ta współodpowiedzialność to otwarcie na Ducha, który teraz przychodzi i który teraz zaprasza nas, wzywa do tego, żebyśmy budowali tutaj Królestwo Boże. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj wyznali mocno wiarę w Ducha Świętego działającego w Kościele. Kościół to jest przecież Jego dzieło. My jesteśmy wszyscy współpracownikami. Na tyle tworzymy to dzieło, na ile jesteśmy otwarci na Jego łaskę. Ale On działa i dzięki temu Chrystus jest obecny w Kościele. Dzisiaj, tak jak był przez wieki. I wierzymy, że dzisiaj Chrystus przychodzi do swojego Kościoła. W tym Kościele jest obecny. I ten Kościół zaprasza do dojrzewania, do wzrostu. I synod jest po to, żebyśmy rozpoznali ten czas, który jest nam dany. Żebyśmy rozpoznali to, co jest dzisiaj. Tak jak ci, którzy byli przed nami, rozpoznawali swój czas. Ci, którzy byli przed nami, którzy się modlili na naszej ziemi przed wiekami, przed laty, jak oni mieli swój czas, swój kairos, czas nawiedzenia. My też mamy czas teraz. I teraz chcemy rozpoznać to, z czym Pan do nas przychodzi, siostry i bracia. I chciałbym, żebyśmy pokornie modlili się, żebyśmy umieli to rozpoznać, żebyśmy czegoś ważnego nie przeoczyli, żebyśmy umieli rozpoznać, jak mamy iść za Jezusem, jak mamy kształtować życie naszych wspólnot, ale także, jak mamy nieść Jezusa innym. Prośmy, żeby Boży Duch nam w tym towarzyszył. I to rozpoznanie czasu, tego czasu dzisiaj, roku 2021 i następnych, to jest nasze zadanie. To rozeznanie chcemy podejmować razem, wspólnie. Bo razem tworzymy ten Kościół. Każdy zgodnie ze swoim miejscem, powołaniem i swoją misją. Ale rozpoznajmy razem. Papież Franciszek zaprasza nas, żebyśmy to rozeznanie podejmowali w taki odpowiedni sposób. Żeby naszym sposobem była synodalność, czyli wspólna droga. Chcemy nastawiać ucho na to, z czym Boży Duch do nas przychodzi. I chcemy to razem rozpoznawać. I dlatego to ważne jest nie tylko to, kogo szukamy, ale jak to robimy. Jak żyją też nasze wspólnoty. Chcemy słuchać Bożego Ducha, ale także chcemy słuchać siebie nawzajem, aby odczytać to, z czym On do nas przychodzi. Chcemy, drodzy, słuchać, a nie dyskutować. Nie chcemy kłócić się, kto ma rację. Nie chcemy głosować, po której stronie ta racja jest. Tylko chcemy pokornie słuchać tego, z czym On przychodzi. Chcemy słuchać tego, z czym Pan przychodzi także przez drugiego człowieka, tego obok mnie. Chcemy słuchać
tego, co się dzieje w naszych sercach, gdy Pan przychodzi i je porusza. To nie jest łatwe, ale chciałbym, żebyśmy się tego uczyli. Słuchać serca i słuchać tego, z czym, słuchać tego, co Pan robi w naszych sercach, do czego nas tam zaprasza. Ale chcemy to robić razem, bo razem ten Kościół tworzymy, bo razem jesteśmy za Niego odpowiedzialni. I ta droga, którą rozpoczynamy, te kilka miesięcy etapu diecezjalnego synodu, chciałbym, aby otwarło w naszej diecezji szerszy proces. Proces, w którym chcemy uczyć się być razem w Kościele i podejmować współodpowiedzialność za Kościół. To jest długi proces. Te kilka miesięcy tego etapu, to ma coś w nas otworzyć. Celem tego synodu nie jest wytworzenie jakichś materiałów, dokumentów, ale rozpoczęcie pewnej wspólnej drogi, uczenie się pewnego stylu bycia w naszych wspólnotach, w naszych parafiach. A to jest droga, a to wymaga dojrzewania, czasu, cierpliwości, wzajemnego przekonywania się. Chciałbym zaprosić was do tego i chciałbym was poprowadzić tą drogą. Doświadczyłem jej piękna w wielu miejscach. Chciałbym zaprosić na nią. Coś rozpoczynamy. Coś chcemy, żeby się otwarło. Coś chcemy, żeby się poruszyło w nas i wokół nas i między nami. I chcemy prosić Bożego Ducha dzisiaj, żeby dał nam ducha wytrwałości, żebyśmy się nie zniechęcili. Najpierw, żebyśmy przyjęli tą propozycję Ojca Świętego jako swoją, żebyśmy się do niej przekonali, żebyśmy ją zinterioryzowali jako coś swojego, a nie tylko, że ktoś nam każe z góry coś robić. A potem, żebyśmy byli cierpliwi i wytrwali i uczyli się tego krok za krokiem. To jest droga dzisiaj dla Kościoła, którą papież nam daje. To jest droga dla naszej diecezji na dzisiaj. W tym kairos, w tym czasie, teraz. Chciałbym, żeby ten czas zaowocował w naszej diecezji dwoma sprawami. Pierwsze, żebyśmy nauczyli się właśnie tak żyć i tak przeżywać wspólnotę jako rzeczywistość, która dotyczy każdego z nas, za którą jesteśmy współodpowiedzialni, o którą się razem troszczymy i żebyśmy nauczyli się mentalności ucznia Jezusowego. Ucznia, który nie szuka siebie, tylko chce służyć Kościołowi. A drugie, to chciałbym, żeby ten czas zaowocował, aby w każdej naszej parafii powstały i działały rady i duszpasterskie, i ekonomiczne. Żeby powstały
i żeby działały według tego sposobu, który zostawia nam papież. To jest bardzo ważne, bo to jest konkretna przestrzeń, w której możemy tym duchem żyć i możemy ten Kościół, w którym Duch Święty jest i dzięki któremu jest obecny też Jezus, Pan nasz, ten Kościół możemy współtworzyć. Siostry i bracia, rozpoczyna się piękny czas przed nami. Bardzo ważny czas. Podejmijmy ten czas. Wierzymy, że Duch Święty przychodzi tu i teraz. Tak jak zawsze przychodził, tak i teraz przychodzi. Otwórzmy nasze uszy, nasze oczy, a nade wszystko nasze serca na to Jego przychodzenie. I pozwólmy, żeby działał. Bo Kościół to Jego dzieło.